Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, poza odcinkiem sobie troszeczkę podekspiłam. Udało mi się wbić nowy poziom, więc mieliśmy już wtedy 20 punktów nauki. Aktualnie mam 0, ponieważ te punkty wydałam w broń dwuręczną i tak to właśnie teraz wygląda. Mamy też więcej pieniędzy, ponieważ posprzedawałam syf, który mi jest kompletnie niepotrzebny do niczego. Zostawiłam sobie tylko skórzane ubranie na wszelki wypadek, jakby trzeba było do jakiegoś zadania, ale zbroję najemnika i robocze ubranie sprzedałam do Bospera. No, dałam mu też skóry. I na tym sobie zarobiliśmy. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym zająć się zadaniami dla gildii złodziei, więc to będziemy teraz robić. Tak naprawdę, zanim pójdziemy do Górniczej Doliny, nie zostało nam zbyt wiele do zrobienia tutaj w mieście i w ogóle. Chętnie poszłabym jeszcze do Dextera, ale odpuściłam sobie to, biorąc pod uwagę fakt, że wcale nam się tak do Dextera przecież nie spieszy. Ja się skradam pod X-em jak najbardziej. Jeszcze pamiętam, jak się skradać. Wow. Dobra, mam nadzieję, że Konstantino śpi, ponieważ naszym pierwszym zadaniem jest wykraść mu... pierścień, ale mi się przypomniało teraz, że nie mam wytrychów, więc oddawaj mi wszystko, co masz. Ryba. Nie, dziękuję. Ale wytrychy się przydadzą jak najbardziej, bo nie mam. I co? Iksik i lecimy. Nauczyłam się skradania, żeby mieć dużo prościej, bo wiem, że jest sposób bez umiejętności skradania na to, żeby się skradać według gry. Ale ja uznałam, że nie będę tego ryzykowała i zrobimy inaczej. I w ogóle okazało się, że niepotrzebnie, tak jakby z Raulem sobie nie poszłam na układ, bo wziął za skórę Bosper mniej, co ciekawe. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Mamy pierścień, ale ja potrzebuję to jeszcze raz zrobić, bo mam za mało wytrychów. To było chyba lewo, prawo, prawo, lewo, lewo? Ups. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Dobra, ale teraz poszło jeszcze w miarę zgrabnie. Pokażę wam ten sposób. Jak będziemy chodzić tyłem, to się postać nie obudzi. Tylko jest to dosyć problematyczna rzecz, bo za każdym razem trzeba się obracać i... w ogóle, ale jest to jakiś sposób i można tak robić jak najbardziej. Wyciągnijmy pochodnie, ponieważ skorzystamy z tego, że jest noc. Niestety nie mamy jeszcze klucza od drugiej strony, żeby wyjść z gildii. Tak to byśmy wyszli tutaj w gospodzie, gdzie można się przespać, ale niestety nie mamy kluczyka, więc musimy biegać do Cassie na ręcznym, że tak powiem. No i tak, teraz jej kolejnym zadaniem będą kielichy i ja niestety nie pamiętam, kto te kielichy w Górnym Mieście posiada, tak zwane krwawe, więc będę musiała sobie to poza odcinkiem zapauzować tutaj nagrywanie i sprawdzić. Wiem, że jeden ma Valentino i wiem, że jeden jest też u Lemara, u którego w ogóle jeszcze nie byłam. I właśnie mi się przypomniało teraz, że właśnie straciłam pochodnie. W sumie, bo wpadłam z nią do wody. No ale dobra, niech już będzie trudno. Tutaj nie powinno być aż tak ciemno, no właśnie. No i tak, poza odcinkiem sobie właśnie pochodziłam po wszystkich miejscach, w których z wami byłam. I sobie tam powybijałam to, co trzeba. Także już nic raczej nie zostało do ogarnięcia. I no i tak to już jest. Ja mam nadzieję, że dobrze idę, bo troszeczkę nie pamiętam, jak się idzie do Cassie. Ale ona powinna być tutaj na końcu. Dosłownie chyba tu. Wy chyba śpicie, co ciekawe. Tak, Cassia śpi. Ale mam pierścionek dla ciebie, koleżanko. Mam pierścień Konstantina. Gratulacje! Przeszedłeś inicjację. Teraz jesteś jednym z nas. Weź ten klucz. Otwiera drzwi do gospody. Nie będziesz musiał taplać się w wodzie za każdym razem. Co więcej, musisz wiedzieć, że mamy tajny znak. Charakterystyczne kiwnięcie głową.
Właśnie tak. Kiedy będziesz z kimś rozmawiać i zrobisz ten znak, jasne będzie, że jesteś jednym z nas. Mhm. Masz dla mnie jakąś robotę? Tak. Jest zestaw kielichów. 6. Król Robar zdobył je podczas jednej z kampanii, ale poświęcił wtedy wielu ludzi. Dlatego są nazywane krwawymi kielichami. Pojedynczo nie są zbyt cenne, ale razem są warte okrągłą sumkę. Gdzie znajdują się te kielichy? Należą do bogatych kupców w górnym mieście. Przynieś mi je. Ja tymczasem postaram się znaleźć na nie kupca. Co za to dostanę? Połowę zysku, albo będziesz mógł wybrać z mojego łupu jakiś specjalny przedmiot. Jeżeli chodzi o te krwawe kielichy... Mogę sprzedać te kielichy w komplecie. Przynieś mi wszystkie 6. Okej, dobra. Gdzie ukrywacie swoje łupy? Daj spokój. Nie myślałeś chyba, że ci to powiem. Będziesz miał dość okazji, żeby położyć łapki na majątku innych ludzi. Zbyt chciwi kończą z pustymi rękami. Okej, właśnie widzę już, że nie zrobimy tych krwawych kielichów tak prosto, jak myślałam, bo okazuje się, że będziemy potrzebowali 30 zręczności, żeby okraść sędziego i się do niego dostać. To niedobrze. Zdobądź puchar w domu Gerbranta w kufrze. Dobra, ale po pierwsze pójdziemy do Ramireza, bo gra mi tak każe. Także niech będzie. Ramirez był chyba tutaj. Znaczy gra, tak każe solucja. Ramirez chyba poszedł spać. Co ciekawe, jego teraz tutaj nie ma. Byłam pewna, że tu będzie. Jesper mi nie pomoże w niczym. Tu jest Ramirez. Udało ci się wejść. Cóż, życzę szczęścia i uważaj na siebie. Cokolwiek będziesz robił. Aha, i jeszcze coś. Nie obchodzi mnie, kim jesteś na górze, ani dla kogo pracujesz. Tu na dole wszyscy jesteśmy złodziejami, ni mniej, ni więcej. No, no, widzę, że ktoś pokazał ci znak. Jestem pod wrażeniem. Czy masz dla mnie jakąś pracę? Jest pewna rzecz, która mnie interesuje, jednak dotychczas nie udało mi się jej zdobyć. Cóż to takiego? Sekstans. Przynieś mi go, a dobrze zapłacę. O, jakieś nowe zadanie. Gdzie warto się włamywać? Oczywiście w górnym mieście. Jednak jeśli przyjdzie ci do głowy gdzieś tam się włamywać, lepiej zaczekaj, aż zapadnie zmrok. Miasto zapada wtedy w sen. Oczywiście pozostają jeszcze straże. Strażnicy kontrolują miasto nocą. Znam jednego, Wambo. To jedyny z nich, którego interesuje tylko złoto. Liczy sobie dość sporo, ale jeśli raz mu zapłacisz, nie będzie więcej sprawiał kłopotów. Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Nie mogę nauczyć cię nic więcej. Teraz... Okej, dobra, czyli to dlatego, że się u Torbena nauczyłam. Kasja mi nie pomoże. A Jesper poszedł spać? Nie wiem, nie widzę go nigdzie. Chyba nie jest mi do niczego potrzebny. Czyli zadanie z Gildią Złodziei na razie musimy sobie wyperspadować z głowy, bo potrzebujemy 30 zręczności, mam 10. To będzie ciężki orzech do zgryzienia. Spójrz tylko na siebie. Gdzie byłeś, ha? Ja... Już wiem. Nie musisz nic mówić. Domyśliłam się wszystkiego. Nawet nie myśl o tym, żeby coś stąd ukraść, jasne? Nie możemy sobie pozwolić na żaden skandal. Dobra, to pozwól, że ja drzwi zamknę. Mogę zamknąć drzwi? Mogę. Ej, ty... przepraszam, znak tobie mogę pokazać? Chyba nie. Dobra, to powiem tak, nie będziemy tego robić, bo to jest po prostu bez sensu. Szczególnie, że nie mam tych zręczności, punktów tyle ile trzeba, więc po prostu pójdziemy sobie jednak do tej górniczej doliny, bo szczerze mówiąc to nie mamy nic innego do zrobienia. Za bardzo, przynajmniej nie wiem co. No, pobuszujemy jeszcze w okolicy przełęczy, bo to też był mój jeden z planów. Tylko tak, przespałam się teraz do rana,
Pozwólcie, że spotkamy się już przy przełęczy, bo droga jest dosyć długa, a szczerze mówiąc to nie chcę, żebyście tracili czas, także dajcie mi chwilę i widzimy się przy przełęczy. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już przy przełęczy. Zanim porozmawiamy z Ganem, to pójdziemy się zająć tym zębaczem. Nie wiem, czy nam się to uda, ale myślę, że warto będzie spróbować. Jest to oczywiście smoczy zębacz. Ja chyba powinnam mieć gdzieś jakąś dodatkową magię, więc zawsze możemy w niego pieprznąć na przykład kulą ognia. Za mało punktów many, tak? 4. Duża kula ognia. To by się przydało, powiem szczerze. Ale najbardziej to by się przydało coś takiego, nie wiem, zwykła kulka ognia powinna wystarczyć, żeby troszeczkę go osłabić, a potem go dobić mieczem. Tutaj właśnie też chodziłam i ekspiłam, troszeczkę też pozbierałam roślin poza filmem, więc tutaj powinien być już względny spokój. Została tylko ta parskająca, prychająca istota, która jest smoczym zębaczem i sobie tutaj tańcuje w tle. Jak widzicie. Także możemy spróbować się z nią zabawić. Zobaczymy, jak wyjdzie. Powinno się udać, chociaż nie żywię jakichś dużych nadziei. A to się okaże. Dobra, całkiem fajnie. Tylko fajnie by było, jakby mi właśnie wchodziły obrażenia krytyczne. Jakby mi nie odgryzł tyłka. Super. Udało się, mamy z niego pazur, ale co ciekawe... To nie były jakieś te specjalne pazury. Pazury zębacza. To było dziwne. Powinno to zadziałać w teorii. Nic tu nie ma. Chyba, że chodzi o pokonanie zwykłego zębacza, ale ja byłam pewna, że chodzi o to, bo tak całe życie robiłam? Czy mi się to wydawało? Teraz nie wiem. Ale wiem, że i tak było zadanie na tego zębacza, więc... O, proszę bardzo, kolejny wilczy kieł. Trochę głupie miejsce, biorąc pod uwagę, jak słaba jest to broń. A prawda jest taka, że ten zębacz mimo wszystko jest delikatnie wymagający. Patrzcie, gra mi tu nie daje wejść. A to ciekawe. Zawsze tak było? Nie wiem. Ale byłam pewna, że ten zębacz da mi jakieś zwycięstwo, a tutaj nic mi nie dał. Wychodzi na to, że trzeba będzie pokonać takiego prawdziwego smoczego zębacza z prawdziwego zdarzenia. Ale to na razie jeszcze za wcześnie na tym etapie, chociaż w Górniczej Dolinie jest ich od groma, a tam właśnie idziemy. Ale może nie będziemy przyspieszać sobie zguby. Pójdziemy wiadomo bezpieczniejszą drogą, bo są dwie. I tu by przydało się skorzystać z możliwości przespania na farmie, żeby nie marnować sobie rzeczy do leczenia. Także myślę, że tak zrobimy. No powiem wam, że się nie spodziewałam. Byłam pewna, że tutaj te pazurki zdobędę, a jednak nie. No i trochę żałuję, że z tą skórą tak spieprzyłam, ale wydawało mi się, że Bosper będzie miał takie: Jezu, co to za bydle i w ogóle zapłacę ci za to 1 000 000 złotych monet. On mi dał 350 za tą skórę. Taka bieda totalna była. No ale dobra, nie będę może marudzić aż tak bardzo. Chociaż no kurde, mam prawo, nie? Mi się kojarzyło, że to był dobry deal. A tu jednak nie. Dobra, do rana się jeszcze raz prześpimy i idziemy teraz na przełęcz. Pogadamy z Ganem. Z tego co kojarzę, to on chciał, żebyśmy tą parskającą istotę zabili. Także no nie będziesz sprawiała problemów, ale niestety wyjątkowych pazurów nie mam. Specjalnie po to się uczyłam pazurów. No i po co? Nie wiem, zadziałało to dziwnie. Ewentualnie sobie to sprawdzę poza odcinkiem, no i jeżeli nam te pazury z tej bestii nie wypadły, no to niestety, ale trzeba będzie je po prostu szczytować, bo to w tym momencie byłby po prostu błąd gry. I myślę, że podczas rozmowy z Ganem sobie to sprawdzę. Bo coś mi naprawdę nie pasuje. To tak srogo. I to bardzo srogo. W ogóle też mi się kojarzyło, że
Gan stał w innym miejscu. Ta obrzydliwa bestia nie żyje. A więc znowu będę mógł normalnie polować. Super, jeszcze... Masz tu sporo przestrzeni. To prawda, ładnie tu. Ale gdybyś zobaczył, co jest po drugiej stronie przełęczy, pewnie przestałbyś tak myśleć. Jeśli ten widok robi na tobie wrażenie, to poczekaj, aż zobaczysz górniczą dolinę. Okej, sprawdziłam sobie i to chodzi o pazury przywódcy z górniczej doliny, jakiegoś tam zębacza, także nie zbagowało się nam zadanie. Kim jesteś? Mam na imię Gan. Jestem myśliwym. Pracuję dla Bengara, miejscowego farmera. Większość czasu spędzam na świeżym powietrzu, wylegując się na słońcu. Co powinienem wiedzieć o górniczej dolinie? Sam nie wiem. Widziałem ją jedynie z daleka, ale wyglądała dość niebezpiecznie. Jeśli zechcesz się tam udać, pamiętaj, aby trzymać się drogi. Masz do wyboru drogę przez Wielki Jar albo przez Kamienny Most. Ta druga jest krótsza i bardziej bezpieczna. Musisz być ostrożny. Po okolicy kręci się pełno orków. Nie chcę, żeby się okazało, że będę musiał zaciągnąć cię do zielarki. Ta, zielarki. Zielarki? Nazywa się Sagitta. Zajmuje się uzdrawianiem farmerów i ludzi spoza miasta portowego. Zadziwiająca kobieta. Nikt nie lubi do niej chodzić, za to wszyscy uwielbiają o niej plotkować. Ale jeśli zachorujesz, zapewniam cię, że nigdzie nie uzyskasz bardziej skutecznej pomocy niż w pełnej ziół kuchni Sagitty. Znajdziesz ją w lesie rosnącym za farmą Sekoba. No, ten las jest dosyć niebezpieczny. Jak idzie polowanie? Nie narzekam. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Nie ma problemu. Za 100 monet mogę ci pokazać. Za futra i inne trochę. Dobra, nie wiem, czy mi się opłaca. To znaczy, zapiszemy się i sprawdzimy, bo są tacy nauczyciele, którzy uczą rzeczy, których inni Chwila. Nie uczą i... No? No i pytanie, czy on tego uczy. No, ma róg smoczego zębacza. Z tego, co kojarzę, to tamten tego nie miał. Dobra, niech będzie ta 100, już nie będę taka, wiecie. Bez przesady. No i nie usmażyłam sobie mięsa poza odcinkiem, a naprawdę to jest straszne. Dlaczego twórcy tego nie zrobili tak, jak było? A nie, można tak, dobra. To zrobimy to w ten sposób. Bałam się, że nie mogę tak. To usmażymy na fulla, bo i tak chyba nie mogę oddać nikomu smażonego mięsa. A mi się bardzo przyda. Dobra, jak tam? 22 dopiero usmażyłam. Dobra, smażymy dalej. Przy okazji sobie pogadam. Dzisiaj byłam na poczcie i spędziłam na poczcie ponad godzinę, bo wysyłałam 10 listów i musiałam wszystkie papiery wypełnić, bo brałam potwierdzenie odbioru i potwierdzenie dostarczenia i musiałam wszystkie papierzyska wypełniać. Boże święty. No, i po raz pierwszy w życiu cieszyłam się, że to ja spowodowałam długą kolejkę na poczcie, a nie, że ja stoję w długiej kolejce przez jakąś babę, która wybiera sobie, nie wiem, znaczki. No ale cóż, wysłałam 10 listów. To nic dziwnego chyba, nie? Także byłam na poczcie i w sumie to jest główna rzecz, którą dzisiaj robiłam. Teraz dopiero się wzięłam za odcinek, a za niedługo idę na zakupy spożywcze. Bo Damian, tak jak już wspominałam, za niedługo ma urodziny i przyjeżdża też jego kolega jutro, więc muszę coś wymyślić. Dobra, jak tam? Zobaczmy z tym mięsem. 82. Dobra, powinno mi wystarczyć, już nie będę przesadzać. Dzień dobry. Jesteś pewien, że chcesz tam iść? Obawiam się, że daleko nie zajdziesz. Po drugiej stronie stacjonują orkowie. Jeśli istnieje droga prowadząca do górniczej doliny, odnajdę ją. W porządku, więc idź. Niech Inos cię prowadzi. Jak wygląda sytuacja? Wszystko jakby się uspokoiło. Sytuacja jest pod naszą kontrolą. To bardzo złudne. Dobra, ale my mamy klucz, więc zmykamy. Do kolonii więziennej.
I teraz bardzo ważna rzecz. Musimy wybrać bardzo dobrą drogę, żeby nie zginąć. To nie powinien być kłopot. Naprawdę młode wilki mi tu dali? W sumie nie dziwi mnie z jednej strony, bo ten pobyt pierwszy w tej górniczej dolinie jest taki naprawdę lajtowy, bym powiedziała. Nie wymaga od nas nie wiadomo czego. Tylko bylebym dobrze poszła. Chyba tutaj powinnam iść. Bo tam już będą orkowie dalej. Więc przejdziemy sobie tak jak trzeba. Dobra, wszedł niewidzialny cios. Teraz mamy też lepszego tego kryta, chociaż no nie powiem, wolałabym mieć jeszcze większego. By się przydał. Nic tu nie ma. Może zdobędę wreszcie jakąś lepszą broń, bo jak na razie to mamy tą pipidówę. Coś mi tu warczy. Są gobliny. Na szczęście zwykłe. One i tak atakują w grupie, chociaż jest was tutaj bardzo dużo. Na szczęście spadają na strzała, praktycznie. Dobra, jeszcze ty. Jakoś nawet poszło. Ten miał rybę ze sobą. Nie wiem dlaczego, ale wyobraziłam sobie takiego goblina, który biega z taką rybą w łapie i wiecie. I koczkodanuje. Jezu. Tu są fajne rzeczy jakieś. W ogóle zastanawiam się, czy nie wypić tego eliksiru. Wiecie, którego tego na zręczność, bo no nie będę w zręczność dawać. To po co mi ma to zalegać? O, trzeba otworzyć na ten. To zrobimy tak, zrobimy zapisz i otwieramy, bo te wytrychy to też jest problem. Prawo, oczywiście, że nie lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Dwa wytrychy poszły. Już nie będę się wczytywała. Ile mam wytrychów? 10. To teraz musimy oszczędniej. Ej, tam są wilki jeszcze na dole. Pospieszyłam się trochę, widzę. Tu bym tam zjechała jeszcze na dół. To jeszcze młode. Wiecie no. Chcę expa jak najwięcej. Dobra, tutaj tylko już truchła. Oh fuck my life. Nie! Niedobrze. Oj, niedobrze. Kurwa, goni mnie Menda. Odpuści mi dzisiaj? Mam nadzieję. Jeszcze wojownik. Boi się odwrócić. Dobra, już chyba mi dał spokój. Przed nami kolejne wilki. Młode do tego. No i pięknie. To się nazywa sieka. I jeszcze jeden. I bailando. Jeszcze kuferek. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. No i dobra, na pokrzepienie widzę. To chyba wszystko. Możemy wejść, moi drodzy. Fajnie.
Mamy nowe wczytywanie. I jest noc, co ciekawe, jak tutaj wchodzę. Przydałaby się pochodnia. Tam są orkowie, więc tam nie idziemy. Raczej to jest logiczne. Tu możemy się przejść. Tu jest polna bestia, dobra. To na luzie, nie boję się w takim razie. Tutaj na górę chyba teraz właśnie się nie da wejść. Natomiast tu jest kuferek. Prawo. Prawo, lewo, prawo. Niech będzie. I tu się pojawia filmik. On powinien się pojawić bliżej starego obozu, jak jesteśmy. No a ja chciałam tylko sprawdzić, czy jest tutaj coś ciekawego. Już wiemy, że raczej nie. Tam na górę w teorii mogę wejść, ale w praktyce nie za bardzo tam się da chyba wejść. Moglibyśmy to sprawdzić, ale czy ja chcę to sprawdzać, to nie wiem. Tam chyba się nie da za bardzo wejść już teraz. Wcześniej było przejście tędy właśnie. A teraz jest ten masyw trochę inaczej zrobiony. Są polne bestie. Jak dla mnie bomba. Wszedł kolejny niewidzialny cios. Z nich i tak ich nie pozbieram, ale może coś tu leżeć. Szkoda, że nie ma tej muzyki z Gothica 1, jak się tutaj chodzi, ale w sumie zrozumiałe. W końcu to już to samo miejsce nie jest tak naprawdę. Runę znalazłam. Runa na przełęcz. Wiecie co, bo ja jestem głupia i ja wam ostatnio parę odcinków temu powiedziałam, że tutaj nie ma chyba run teleportacyjnych. Oczywiście, że są, tylko ja kurde zapomniałam. Na to wychodzi. No tak, no oczywiście, że są. Co prawda nie wiem, czy są na przykład do Korinis, bo mi się coś tak kojarzy, że nie było takiej runy. Ale właśnie pamiętam, że tutaj na przełęcz była runa. Na 100%. Właśnie ją zebraliśmy zresztą. I chyba na zamek też była runa. Także ja naprawdę czasami takie głupoty pitole, że naprawdę. Jest krwiopijca. O, proszę bardzo, smoczy korzeń. Bardzo łatwo pominąć w tym miejscu. O, fuck my life, co ja zrobiłam? O Boże. Ej, zostawił mnie, co ciekawe. Poszedł żreć, chyba to truchło. Ja pierdykam, wlazłam prosto w smoczego zębacza. A wiecie, co jest najlepsze? Ja tak kojarzyłam, że tu jest jakiś smoczy zębacz. Ale oczywiście wlazłam w niego pełną parą, bo przecież w czym problem? Najśmieszniejsze jest to, że ja jestem go w stanie pokonać, bo on mi aż tak bardzo tyłka nie odgryzł. Mi się kojarzyło właśnie, że tu są prostsze te smocze zębacze. Znaczy prostsze. Znaczy w sumie, no tak, są prostsze. Dobra, zagryzł mnie. Ale no tak, są w sumie prostsze niż w dwójeczce Noc Kruka.
Ale dobra, ja może sobie dam żyć. Nie będę tak kozaczyć bez sensu. Bo kiedyś się to na mnie zemści, podejrzewam. Była jeszcze jedna krwiopijca. Gdzie ona jest? Bardzo dziwne. A, tu jesteś. To fajnie. Do widzenia. No i mamy stary obóz. Pozwólcie, że ja wreszcie odpalę jeszcze raz pochodnie, bo tamta zginęła. Sen. Nie chcę snu. W ogóle gdzie ja sen znalazłam? Mogłabym teraz go sprzedać. Trochę by mi się zwróciło za ten, który raz kupiłam. Dobra, i zróbmy zapis, bo jesteśmy na dosyć takim niebezpiecznym terenie. Jestem ciekawa, ile tu jest orków w stosunku do Nocy Kruka. Czy dużo, czy tak jakoś w miarę? Tu jest ktoś. Czemu tu tak stoisz? Przychodzę z zamku. Przysłali mnie, żebym poszukał zaginionych i sprawdził teren. Zaginionych? Niektórzy uciekli, kiedy zaatakowały smoki. Większości się nie udało. No i nic dziwnego. Jeśli jednak komuś udało się przeżyć, mam go sprowadzić z powrotem. Możesz mi pomóc dostać się do zamku? Pewnie, ale musisz coś dla mnie zrobić. Jeżeli uda ci się dotrzeć do zamku, porozmawiaj z paladynem Orikiem. Powiedz mu, że jego brat poległ na przełęczy. Jak mogę dostać się do zamku? Po pierwsze, zapomnij o drodze na wprost. Jeśli jednak obejdziesz zamek dookoła, może będziesz mieć jakieś szanse na powrót. Trzymaj się z dala od ścieżek i skorzystaj z rzeki. Najlepiej będzie, jak popłyniesz kawałek w dół strumienia. Stamtąd powinno być łatwiej. Orkowie ustawili za zamkiem taran. W ten sposób możesz się dostać do środka. Podkradnij się do orków tak blisko, jak zdołasz, a potem biegnij ile sił w nogach. Jeżeli jesteś dostatecznie szybki, to może ci się udać. Co powinienem wiedzieć o tej okolicy? Wracaj skąd przyszedłeś, jeśli ci życie miłe. Zielonoskórzy już od kilku tygodni oblegają zamek, a smoki gdzieś się ukrywają. Cała górnicza dolina aż roi się od orków. Niezależnie od tego, dokąd zmierzasz, to nie będzie majówka. Dobra, wiem, stary. Dobra, polecasz rzekę, tak? Tu jest zwykły zębacz. Nie chcę. Po prostu nie. No niestety, ja sobie mogę nie chcieć. Oła. Trochę się dałam pogryźć bez sensu. Dobra, ta pochodnia i tak niestety tutaj zostanie. Witam. I o zdrowie pytam. Mieliśmy iść rzeką, to idziemy. Dobra. Już widzę pierwszych orków. I bagienne ziele, które rośnie w powietrzu. Spoko. No, stracę tutaj trochę pochodni, ale... Trudno. Dobra, tego bagiennego ziela to aż chyba tyle nie potrzebuję. Dobra, wzdłuż rzeki, tak? Chyba powinno być ok. Też powinnam bardziej od jeszcze innej strony podejść chyba. Ale zależy mi na expie. Tu jestem jeszcze w miarę bezpieczna, także dotrzemy jeszcze dzisiaj na zamek. Pięknie.
Na to liczyłam. Dobra, jeszcze trochę wzdłuż rzeki. Tu są jeszcze topielce. Jak dla mnie spoko, bo kolejny exp będzie. Dobra, chyba nie będę się tak cyrtoliła. Dobra, chyba się dałam bez sensu. Do widzenia. Dobra, no to jest ewidentnie dobra ścieżka, bo gra mi podkłada takich, wiecie, wrogów raczej normalnych. Wiecie, typu właśnie topielce, ścierwojady, wilki. Dobra, pomału zaczynają się też orkowie, ale... raczej nic złego. Przynajmniej sobie pod ekspie jeszcze tu. Jestem ciekawa, kto mnie na zamku może czegoś uczyć i czy w ogóle. Nic tu nie ma. Dobra, gra mi niby kazała się skradać, tak? Ale... czy faktycznie powinnam? Tego nie wiem. Dobra, wyleczymy się i spróbujemy się dostać na zamek. No, miałam inne plany, ale mam już nagle inne. Tam jest ork elita, więc podejrzewam, że jak on mnie zobaczy, to mnie zmiecie z planszy. I to pewnie na hita. I teraz pytanie, jak tam się wchodziło na tą katapultę? Gówno widzę stąd. O, fuck. Co tu się kurwa dzieje? Okej, nie tędy. Dobra, widzę już, co spierdoliłam. Powinnam od drugiej strony tu przyjść. Ale tu jest rozpierdol, co tu się dzieje? Biegnij, chłopie! Chłopie, biegnij! Oh my god! Ty, jak ja to kurwa przeżyję, to ja nie wiem. O Boże, żyję! Powinnam od innej strony tu wejść. Chryste. Jezu drogi. Jak się tu wchodzi? Halo, powinnam móc tu wejść. Miałeś cholerne szczęście, kiedy wszedłeś. Prawie cię zastrzeliłem. W takim razie powinienem się cieszyć, że masz taki bystry wzrok. Oszczędzaj oddech. Porozmawiaj z Sengratem, jeśli czegoś chcesz. Dobra, no to co, moi drodzy? Wydaje mi się, że porozmawiamy jeszcze z Sengratem. Wiedziałem, że komuś się uda. Przybywasz zza przełęczy? W takim razie naszemu posłańcowi udało się przejść. Nie, wasz posłaniec poległ. Przybywam tu z rozkazu Lorda Hagena. Przeklęci orkowie! Kapitan Garand na pewno zechce z tobą porozmawiać. Znajdziesz go w wielkim budynku chronionym przez dwóch strażników. Dobra, pozwólcie, że nie będziemy na razie z tymi ludźmi gadać. Chodźmy jeszcze do Garanda dzisiaj. I na tym poprzestaniemy chwilową rozmowę. I dzisiejszy odcinek w sumie. Zatrzymaj się! Kim jesteś? Nieważne, kim jestem. Ważne, skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu pozwolisz mi wejść? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Wchodź. Dobra, to idziemy. Witaj, Garand. Skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem, ani jednym z moich ludzi. No, słucham. Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz? I udało ci się przez nią przedostać? Na Inosa! Ciekawym, czemu najemnik chciałby tak ryzykować? Czego tu szukasz? Przybywam na polecenie Lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków.
Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta, co? Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Dostanie go. Ale nie odeślę cię do Lorda Hagena bez dokładnych informacji o Rudzie. Słuchaj, Lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile rudy wydobyliśmy do tej pory. W porządku. Co mam dla ciebie zrobić? Wysłałem 3 ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz Lordowi Hagenowi. Cóż, chyba nie mam wyboru. Było dokładnie tak, jak mówię. Ale dlaczego właśnie ja? Bo potrafisz prześliznąć się przez linię wroga. Moi ludzie nie mieliby żadnych szans na twoim miejscu. A ty już raz pokonałeś tę drogę. To zadanie w sam raz dla ciebie. Co dostanę za wykonanie tego zadania? Niezwykłem targować się z najemnikami. Ale chyba nie mam wyboru. Zrób, o co proszę, a dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. Gdzie mam szukać twoich górników? Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej 2 rejony, w których prowadzimy wydobycie. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsivalem. On powie ci wszystko na temat górników. Jak się mają sprawy? Powinieneś czym prędzej ruszyć w drogę. Muszę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. Dobra. No to co, moi drodzy, jesteśmy na zamku w Starym Obozie. A raczej byłym w Starym Obozie, bo teraz to już wszystko się pokićkało. Moi drodzy, ja wam już dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla was już ten film i słyszymy się w kolejnym, gdzie prawdopodobnie udamy się po ekspedycję rudy dla Garonda. Trzymajcie się i cześć!